Te osoby, które mnie regularnie oglądają, wiedzą doskonale, że jedną z rzeczy, które najbardziej na świecie nienawidzę, poza oczywiście Furii i Mateuszem Spysińskim, jest bezpodstawny hejt. Mówi to osoba, która nagrała film o Nanami-chan. A grupa osób, która dzisiaj zostanie przedstawiona, robi coś jeszcze gorszego. Ponieważ bierze bezpodstawny hejt i stara się go ukryć pod cieniutką warstewką konstruktywnej krytyki. To tak jakbyśmy kogoś zamordowali, po czym ukryli ciało w cienkim plastikowym worku. Niby na pierwszy rzut oka nie widać, ale wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, co jest w środku. No nie myślałem, że jakakolwiek drama, w której brałem udział, zajdzie tak daleko, że sam Gargamel będzie o nas pisał. Tak, Gorgonzola Blog tak o nas napisał. A to wszystko za sprawą Mateusza Spysińskiego i Lakanuma. Kilka dni temu na swój kanał wstawił swój film użytkownik o nazwie Lakarnum, mówiący o tym, że to my szkodzimy Eli Gavin i całemu społeczeństwu polskiego YouTube'a. I że Ela Gavin jest nową użytkowniczką YouTube'a, pomimo tego, że jest na YouTubie już 4 lata i wiecie, jeszcze nasyła na nas swoje płody jak Spysiński i nas hejtują, że za prawdę, którą głosimy, żałosne i mówią: ale jesteście żałośni, ale dajcie z tego kurwa YouTube'a. I tak to właśnie wygląda, że właśnie takie płody od Spysińskiego i od Lakarnuma przychodzą i potem wielka gównoburza wychodzi na YouTubie przez takich właśnie ciałych debili jak wy. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o grupie super przestępców, którą lubię nazywać nową meme familią. Super przestępców, żem wymyślił. Lepszym opisem tej grupy jest po prostu grupa zidiociałych braci Daltonów z bajki Lucky Luke. Niby identyczni, ale każdy następny głupszy od poprzedniego. Ale jak zawsze, zacznijmy od początku. Nasza historia zaczyna się wraz z pojawieniem się nowego twórcy na YouTubie pod nazwą Ela Gavin. Weźcie mi powiedzcie, dokąd ten świat dąży, że duży YouTube wpieprza się w dramy małego YouTube'a. Sam nawet nie wiem, ale jedno wiem na pewno. Lakarnum nie umie nawet poprawnego researchu zrobić. Dlaczego? A dlatego, że wypowiedziawszy się o nas, gadał, że Sergio zrobił 4 filmy na Elkę, z czego 2 były zapisami ze streama, w którym miał przyjemność uczestniczyć także Fabian. Ty Elka, słuchaj, a jak często normalnie sobie bierzesz gumowego przyjaciela, wkładasz? Elka, weź mi powiedz, jak dawno temu siadłaś ostatni raz na bolce? Pytanie, okej. Ja wraz z Dominikiem z kanału A Więc obserwowaliśmy całą sytuację dość biernie. No bo żaden z nas nawet nie chciał krytykować Eli Gavin, bo nie było też za co jej tak naprawdę krytykować. Oraz James zrobił także 2 filmy. Zaczyna się nikomu niepotrzebną sceną montażową, w której ona biega po plaży i pluska się w wodzie, robiąc pseudoponętne pozy, tak jakby była ona piękna i ponętna. PS, wcale nie jesteś. Dobra, dość, bo wam oczy wypali. Konstruktywna krytyka. I wszystko spoko, jeżeli chodzi o Jameza. I wszyscy teraz powiedzą: Wielkany, po co masz kurdy ból dupy do Lakarnuma? Oto, że powiedział, że James nagra 2 filmy, więc wszystko spoko, nie? A ja wam powiem, że nie. Wiecie dlaczego? A dlatego, że drugi film, który zrobił James, ma głębszą tematykę, jeśli chodzi o Elkę. A został chamsko przez Lakarnuma pominięty. Dlaczego? Dlatego, że duzi youtuberzy po prostu chcą nas po prostu zniszczyć. Taka prawda. To jest tak samo jak z raperami, że starsza gwardia zazdrości nowym raperom, takiemu Multiemu na przykład, zazdrości po prostu, że wchodzą na scenę i robią coś. Tak samo w tym momencie mogę powiedzieć, że Lakarnum i Spysiński to samo robią. No dobra, ale trochę pośmialiśmy się z głupoty Lakarnuma, ale tu możemy się pośmiać jeszcze bardziej. W filmie nasz kochany Lakachuj powiedział, że gadał z Dominikiem z kanału A Więc na nasz temat i sam A Więc nas porównał do obecnej meme familii. Na przykład Milczar został porównany do Gargamela, James został porównany do generatora Frajdy, albo to Magda, już nie pamiętam dokładnie. Ja zostałem porównany do Ahusa i wiecie co? Teraz wam zademonstruję takiego kurwa Ahusa. Wszystko nagrywa się dobrze? To dobrze. Siema siema, kurwa witam. Po długiej przerwie w chuj. Dobra, stop, bo już
Już naprawdę nie mogę. Przejdźmy dalej. Natomiast sam Lakapizduś nas porównał do postaci ze Shreka. Zresztą co ja będę się wypowiadał, zobaczcie kurwa sami. Ja jednakże z Dominikiem muszę się nie zgodzić, ponieważ według mnie opis tych osób, które tutaj mamy, bardziej przypomina mi postaci obsady filmu Shrek. Ale pozwólcie, że wytłumaczę. James P. to jest ten zabawny w tej całej ich grupie i to jest oczywisty osioł. I spokojnie, nie chodzi mi tutaj o wygląd. Chodzi mi bardziej o gestykulację czy sposób mówienia tej osoby. Więc czemu my tutaj nie wychujecie wyświetlenia paru youtuberów, którzy nie mają 1000 subów? Przywrócimy Polakom godność! Bycie robionym w chuja o tej porze jest modne, spokojnie. Goofy motherfucker. Idąc dalej, Nikodem, którego Dominik zidentyfikował jako Achus, według mnie jest oczywistym księciem ze Shreka. Robię sobie cash, 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 cash. Robię sobie z ziomem cash, 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 cash. Ładny chłopiec, ale w głowie raczej pusto. Sergio Sergio Calzone. Jest to koleś, który wydał aż 4 filmy o Eli Gavin. I sam mam podstawy sądzić, że to on namówił resztę tych niszowych komentarii do nagrania filmów na temat Eli Gavin, a następnie filmów na temat Mateusza Spysińskiego. Dlatego też Sergio Calzone będzie złym charakterem, czyli wróżką chrzestną. The Magda to oczywiście królowa Fiona, czy księżna Fiona? Nawet nie wiem. Czyli absolutnie generic character, bez jakichkolwiek cech charakterystycznych. A, i wiecie czego nie lubię na YouTubie? Nierzetelności. Przykładem jest Mateusz Spysiński. Ale po prostu w głównych rolach nie mamy żadnych innych kobiet, a to też trzeba obsadzić jedną kobietę, żeby uniknąć jakichkolwiek roszczeń ze strony ugrupowań feministycznych. Milczar, czyli główny charakter Shrek. A więc zaczyna się robić chujowa przez Mateusza Spysińskiego i jego kurwa rzetelność w filmie o Eli Gavin. Kurwa, ty imbecylu. Ja pierdolę. Pogratulować intelektu, kurwa. W filmie o Eli Gavin pierdolił o skarpetkach. Chuj to kogo obchodzi. Jesteś złodziejem, który kradnie dramy. Absolutny gbur, który w żaden sensowny sposób nie jest w stanie się wypowiedzieć o drugiej osobie bez używania nadmiernej ilości przekleństw. Powiem tyle, Lakarnum. Jesteś po prostu idiotą. Śmieję się z kawałku cash, ponieważ nawet nie znasz tej piosenki treści. Nie znasz tematyki jego i nawet nie wiesz, czy twórca nagrał ten kawałek na serio. I sam uważam, że ten tekst był faktycznie głupi, chociaż się cashem jaram i jarałem po dzień dzisiejszy. Ale inni twórcy też piszą kawałki o podobnej tematyce, na przykład Multi. Też pisze kawałki o robieniu hajsu, a nikt się do niego nie przypierdala z większego YouTube'a. Kurwa. To jest kurwa szczyt debilizmu. Naprawdę, to jest kurwa szczyt debilizmu. Nie, ja już to pierdolę. Ja już nie mam sił na tego idiotę. Więcej na ten temat dowiecie się z filmików chłopaków. Linki do nich oczywiście w opisie. A was zapraszam na grupę Jupiter i Korniszony. Trzymajcie się ciepło. Cześć.